Dużo mówimy o body positive, dużo mówimy o samoakceptacji, o tym, by kochać siebie, choć przecież wyglądamy tak różnie, mamy różne sylwetki, różne kształty, różny wygląd, ale to jest tak bardzo ważne. Czy pani, bo wydaje mi się pani osobą bez kompleksów, nie wiem, czy dobrze to odczytuję i czy zawsze tak było? Nie wydaje mi się, żebym miała jakieś problemy związane z moim wyglądem. Nigdy nad tym jakoś się ani nie pastwiłam, ani się nie zastanawiałam. Wydawało mi się, że to było korekt, to było razem ze mną bardzo okej. Okay. Ale z mojego obecnego wizerunku chyba cieszę się najbardziej. A co pani lubi w sobie najbardziej? Radość, kolor, humor. Moje policzki, brak zmarszczek, nieużywanie żadnych plastycznych historii, bo na to nie ma czasu, bo potem są siedziaki, więc nie mogę nawet sobie pozwolić na taki porządny laser. O, także że wydaje mi się, że raczej moja natura, która jest bardzo radosna i pozytywna wobec ludzi, działa na korzyść mojej twarzy i mojej urody i z wiekiem są tacy, co twierdzą, że wyglądam coraz lepiej. Ja też tak twierdzę, ale muszę wytłumaczyć, dlaczego powiedziałem o tym, że być może to jest jakaś praca w tym temacie, bo według mnie to młodsze pokolenie często porównuje się do innych, szczególnie widząc influencerki czy po prostu osoby z internetu i to jest właśnie problem chyba młodych ludzi. Czy pani miałaby jakiś taki przekaz w tym temacie, czy po prostu, nie wiem, warto zaglądać do tej sieci? Warto jest wiedzieć, że jednak dieta jest podstawą tego, jak wyglądamy i czy nam się to podoba, czy nie, cudów nie będzie. Jedzenie do niczego nie prowadzi, jedynie właściwych produktów, właściwa dieta jest podstawą tego, żeby się czuć dobrze i nie obwiniać się za to, że na przykład jesteśmy trochę za grube i wtedy zajadamy nasze kompleksy i czasami idziemy do ekstremalnej sytuacji. Jeśli chodzi o akceptację, to taką książką, która na pewno kobietom pomoże, to wydaje mi się, że jest moja autobiografia Magda. I przeczytajcie ją. Wydaje mi się, że wielu kobietom to pomoże odzyskać własne siły, wiarę w siebie i to, żeby uwierzyły, że marzenia się spełniają. Chyba każdy z nas musi po prostu też odrobić jakąś lekcję, wiadomo, że w różnych tematach. Trzeba kochać siebie przede wszystkim i zacząć mieć dużą empatię do siebie samego, znaleźć coś, co kochamy, czym się wyróżniamy, co daje nam siłę. Tak?